Jest Porannik 24, jest Robert Rybiński, redaktor naczelny Patriot24.net i telewizja Patriot24.net. Jesteśmy w Londynie. Zobaczmy, co po wizycie premiera Wielkiej Brytanii w Polsce, po spotkaniu z szefem NATO, po wizycie premiera Wielkiej Brytanii w Niemczech, piszą brytyjskie gazety. Newsem dnia jest zerwanie się dwóch koni w Londynie, które biegały wczoraj po ulicach miasta. Faktycznie jest to news, który zdominował brytyjską prasę. Widzimy tutaj w różnych opcjach brykające konie, które zupełnie przycinły problemy polityczne, jeśli chodzi o decyzję o dalszym finansowaniu obrony Ukrainy i o tym, by wspólnie budować przyszłość militarną, jeśli chodzi o bezpieczeństwo europejskie. To jest o tyle istotne, bo premier Wielkiej Brytanii tutaj, zresztą szczątkowe informacje w telewizji brytyjskiej, jeśli chodzi o tą wizytę w Europie Środkowo-Wschodniej i w Niemczech. Okazuje się, że ten pakiet pomocowy, który wczoraj został uzgodniony z kanclerzem Niemiec, czyli wspieramy Ukrainę tak długo, jak to się da, jest absolutnie tutaj niewidoczny i tylko i wyłącznie z tego, co widzimy w Financial Times, tutaj kwestia Ameryki i Chin jest tematem, który interesuje Brytyjczyków. No właśnie, jak to się ma do tego, czym żyje Wielka Brytania w tej chwili, pod koniec kwietnia 2024 roku? Okazuje się, że są tu problemy migracyjne, jeśli chodzi o kwestie granicy francusko-brytyjskiej. Wstrząsająca sprawa, która tutaj oprócz koni zajmuje Brytyjczyków, to jest ponton, na którym próbowali się z Francji do Wielkiej Brytanii przedostać migranci. Okazuje się, że w tym pontonie były martwe osoby, w tym dziecko. I teraz pytanie o kwestię bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej w kontekście tej współpracy pomiędzy krajami Unii a Wielką Brytanią, która, jak wiemy, z Unii wyszła. Dlaczego migranci uciekają do Wielkiej Brytanii z bogatej Unii Europejskiej? Ano dlatego, że tutaj nie ma Unii Europejskiej i dlatego, że żyje się swobodniej, jest tu więcej wolności, więcej tolerancji, jeśli chodzi nie o kwestię seksualności, która jest tak w Unii podkreślana, tylko generalnie równości osób z Afryki, z Dalekiego Wschodu, tych, którzy pracują, którzy są bardzo dobrze zweryfikowani, jeśli chodzi o prawo do pobytu tutaj i budowania wartości dodanej, budowania gospodarki, podatków. Widzimy, mówi się tyle o tym, że Brexit jest czymś złym, jeśli chodzi o funkcjonowanie Wielkiej Brytanii, a waluta brytyjska jest stabilna. I można wymyślać głupoty, ale przede wszystkim właśnie rating, pozycja walutowa, te wszystkie elementy, które wpływają na budowanie takiej statystycznej sytuacji, oceny są istotne, a Wielka Brytania ma się dobrze. Jeżeli ktoś powie, że brakuje produktów na półkach, czy brakuje jakichś dostaw, nie, tutaj niczego nie brakuje, półki są zarzucone towarem. Widzimy, że oprócz królowej, która jeszcze jest na pudełkach z ciasteczkami, już pojawił się król Karol. Brytyjczycy weszli w nową rzeczywistość. Brytyjczycy bardzo harmonijnie weszli w nową sytuację po odejściu królowej Elżbiety II. Sytuację, gdzie jest król Karol II. I te wszystkie elementy, które wiążą się z promocją Wielkiej Brytanii, z wszystkimi sytuacjami, gdzie trzeba handlować, trzeba sprzedawać, trzeba przyciągać turystów z całego świata, to wszystko ma się bardzo dobrze. A tych turystów z całego świata jest tutaj mnóstwo. Jesteśmy na największym brytyjskim lotnisku Heathrow pod Londynem. To właśnie to jest to miejsce, które powinno być takim docelowym wzorem dla polskiego CPK,
Oczywiście nie w takiej skali od początku, już mówiłem o tym, tylko powinno być to budowane modułowo, powinno być to rozbudowywane w sposób odpowiadający bieżącym potrzebom. Nie, każde gigantyczne lotnisko powstawało harmonijnie, od mniejszych projektów poprzez rozbudowę pirsów, poprzez rozbudowę terminali, hoteli, dróg dojazdowych, parkingów itd. itd. Natomiast to lotnisko Heathrow, które jest w tej chwili globalnym lotniskiem, pokazuje, że trzeba brać przykład nie z jakichś populistycznych, pseudoeksperckich teorii, tylko bazować na wyliczeniach biznesowych. A skoro współpraca pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, jak widzieliśmy, głównie w polskich mediach układa się bardzo dobrze, to uważam, że nie stoi nic na przeszkodzie, by współpracować właśnie na tej linii. Oczywiście jesteśmy w Unii Europejskiej, ale Unia Europejska to nie jest więzienie, to nie jest kaganiec, to nie jest obroża z krótką smyczą, tylko to jest Unia, która zezwala na współpracę w każdym możliwym zakresie, czy to z Norwegami, czy to z Brytyjczykami, czy to z obywatelami Stanów Zjednoczonych, czy biznesmenami ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj jest bardzo ścisła kontrola. Przed chwilą pan z ochrony interesował się, co ja tu robię. Natomiast jeżeli jest spokój, jeżeli jest profesjonalizm, jeżeli jest podejście odpowiadające standardom, to wszyscy są tutaj bardzo przyjaźni. Nie mówimy tutaj o sztucznych uśmiechach, o których mówi polska lewica. Uśmiechajmy się na siłę do tyranizmu, do jakichś rzeczy, które są nieludzkie, tylko ludzie tutaj czują się naturalnie wolni, naturalnie swobodni i chcą się przylatywać do Londynu, chcą tutaj mieszkać, dlatego że jest to jedno z najbardziej cywilizowanych, wolnościowych, tolerancyjnych miejsc w Europie i na świecie generalnie, bo to jest absolutnie światowe miasto, otwarte na wszystkich, którzy są dobrze wyedukowani, którzy mają pomysły na to, by współpracować, by pracować, by dodawać własne pomysły. Te pomysły są wspierane tutaj i mam nadzieję, że ta współpraca, tak jak w sferze tej politycznej polsko-brytyjska się rozwija, tak będzie jeszcze bardziej rozwijała się w sferze tej ludzkiej. Jest tu mnóstwo Polaków. Mam nadzieję, że będą oni takim mostem pomiędzy mądrością, doświadczeniem, takim już biznesowym kierunkiem przetrenowanym, sprawdzonym, by nadawać ten impuls, jeśli chodzi o rozwój Polaków, którzy mieszkają w Polsce, a chcieliby nie być skazani tylko i wyłącznie na Unię Europejską. Robert Rewiński, Poranik 24. Jeśli podoba wam się to, o czym rozmawiamy, zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Dziękuję i do zobaczenia już z innego kraju.